wyniku awarii przy ulicy Wojska Polskiego zalaniu uległo 5 mieszkań. Winę ponosi lokator, u którego nieumiejętnie wymieniano grzejniki. 16 listopada w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Społeczeństwo ocenia polityków lokalnych i krajowych. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Niektóre prace remontowe w mieszkaniu należy wykonywać za wiedzą administratora. Przekonał się o tym pewien właściciel lokalu ze Starych Polic, który zlecił firmie wymianę grzejnika. W czwartek, 2 października, w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 50 zostało zalanych 5 mieszkań. W jednym z nich mieszka Tomasz Podgródny. W czwartek, w godzinach popołudniowych, dziewczyna przyszła, otworzyła drzwi. No, woda wyleciała z chałupy, bo mieszkanie mam uszczelnione, żeby ja sąsiadów nie zalał, tak? To tylko ja dla siebie zrobiłem. Ale z mieszkania numer 11, no, pan przerabiał grzejniki niefachowo po prostu i no, zalało nam mieszkanie i przez dłuższy czas musiała lecieć ta woda. Jeszcze tego samego dnia, tuż przed godziną 15, poszkodowany powiadomił o zalaniu kierownika technicznego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jednak, jak twierdzi, oprócz zabezpieczenia awarii, administrator nie zrobił nic. Mają przyjechać dopiero jutro na godzinę 10 i jak wszyscy lokatorzy będą dopiero pisać jakieś tam swoje protokoły, czyli w ogóle nie są zainteresowani tą sprawą moim zdaniem, bo moim zdaniem powinni przyjechać zaraz po zalaniu, nawet jeśli to by była sobota, tak? Rzeczywiście, we wtorek 7 października pracownica Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonała przeglądu zalanych lokali i stwierdziła przyczynę awarii w mieszkaniu na trzecim piętrze. Właściciel tego lokalu bez zgody zarządcy i bez wiedzy zarządcy dokonał wymiany grzejników centralnego ogrzewania w swoim lokalu. Niestety nie dokonał po tej wymianie próby szczelności. Dotyczy to oczywiście wykonawcy, który te roboty robił. Jak się okazało, w wyniku ustaleń w grzejniku nowym, który został zamontowany, pozostawiono plastikową zaślepkę zamiast metalowego korka, który zaślepia odpływ, no, która została wypchnięta przez czynnik grzewczy, przez wodę. Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego reakcja ZGKiM-u nie była natychmiastowa. Dopiero w kilka dni po zalaniu do mieszkańców przyszła pracownica w celu spisania szkód. W protokołach opisuje się szkody powstałe w wyniku zalania, czy to z instalacji, czy to z nieszczelnego dachu. Nie zależy nam na tym, żeby spisywać mokre ściany, bo czasem jest tak, że plama, która powstała, wysycha i śladu nie ma. Wówczas protokół się nie spisuje, bo tej szkody nie ma, więc protokół powinien być spisywany, jak już miejsce wycieku zostanie zabezpieczone, ściany wyschną i wtedy można określić, czy tapeta, sufit, meble zostały uszkodzone w sposób trwały. W dni powszednie od godziny 15 do godziny 7 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy funkcjonuje pogotowie lokatorskie. Tu lokatorzy też mogą zgłaszać awarie. W przypadku zalania zadaniem pracowników pogotowia jest zabezpieczenie przecieku i zgłoszenie zdarzenia najpóźniej następnego dnia administratorowi. Jak nas poinformował dyrektor Ryszard Niedworok, tak właśnie było w opisywanym przypadku. O godzinie 7.30 taką informację dostaliśmy w piątek z pogotowia lokatorskiego. Były dwa zgłoszenia od lokatorów. Informacja, że od 15.33 zgłoszenie wpłynęło do pogotowia. 16.05 awaria została zabezpieczona. Mieszkańcom z zalanych mieszkań pozostają rozmowy z lokatorem, u którego nastąpiła awaria, oraz dochodzenie roszczeń z firmy ubezpieczeniowej. Z całej historii wynika morał, że przed przystąpieniem w mieszkanie do pracy, na przykład przy instalacji centralnego ogrzewania, należy poinformować o tym fakcie administratora. Nawet jeśli pracę ma wykonywać specjalistyczna firma, jak to było w tym przypadku. Etyka i polityka powinny kroczyć jedną ścieżką, często obierają jednak przeciwne kierunki. Sytuacja, gdy społeczeństwo traci zaufanie do swoich reprezentantów, nie jest dla nich korzystna. Szczególnie widać to przy podsumowaniu frekwencji wyborczej. Bezlitośnie pokazują to sondaże. Nastroje wyborcze najsilniej przejawiają się w środowiskach aktywnych politycznie. Sondaże nie są łaskawe. Większość wyborców deklaruje, że na wybory się nie wybiera. Lata obserwacji działań politycznych pozwoliły wyrobić w większości narodu charakterystyczną postawę.
Być może są już zrezygnowani, ponieważ wybory, których dokonywali wcześniej, okazały się być nietrafione i teraz nie widzą nadziei na to, że mogą. Nie mają kandydatów, spośród których mogliby wybrać kogoś, kto by im odpowiadał. Generalnie czują prawdopodobnie, że i tak nic nie mają do zdecydowania, nie chodząc. Dlatego nie chodzą na wybory, bo po co chodzić, kiedy to nic nie daje. A pan pójdzie? Zastanowi się, chodziłem do tej pory. Mam blisko lokal wyborczy, także chodzę. Z założenia politycy powinni świecić przykładem. Koniec końców, wybrani w samej teorii to najlepsi z najlepszych. Demokracja jednak nie zaprowadziła Polaków daleko. Politycy i społeczeństwo, które reprezentują, to często dwa przeciwne obozy. Bo zamiast zajmować się sprawami przyziemnymi, ludzkimi, zajmują się pierdołami, jeden drugiego czernia. Jeden drugiemu robi na złość, a dbają więcej o swoje partie niż o społeczeństwo. Nie widzi pan, co się dzieje? Dziadostwo i złodziejstwo i to wszystko, no bo co innego tu można powiedzieć. Ma pani z tymi drogami, ma z tymi innymi, każdy tylko forsę do siebie garnie i to wszystko, no i co to powiedzieć. A idzie pan na wybory? A, wątpliwe, no nie wiem, co robi, bo to jest teraz kwestia zaraz, kto wygra, nie? To trzeba zastanowić się dobrze. Na tego to nie, ale na drugie to zobaczę. Polityka lokalna różni się od ogólnopolskiej, bo reprezentują ją osoby z najbliższego otoczenia. Może to właśnie z tego powodu o działaniach samorządów mówi się trochę lepiej. U nas w Policach nie ma zarzutu na naszych polityków, w naszych Policach, ale jak na dzień dzisiejszy to w ogóle nie wiem, kto kandyduje. 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Kampanie wyborcze nie ruszyły jeszcze pełną parą, ale to tylko kwestia czasu. Lada moment z ust polityków popłyną obietnice. To gorący czas w walce o przysłowiowe koryto. Niektórzy wybierają walkę fair play, inni wolą chwyty poniżej pasa. Oceniając moralność polityków, warto zastanowić się nad własną. System demokratyczny zobowiązuje, a pójść na wybory to etyczny obowiązek wobec społeczeństwa. Dłużnicy alimentacyjni notorycznie uchylają się od obowiązku łożenia na utrzymanie własnych dzieci. Umiejętnie wykorzystują luki w przepisach, często czują się bezkarni. Rekordziści zalegają nawet po 200 tysięcy złotych. Przepisywanie majątku na inne osoby, praca na czarno czy częsta zmiana rachunków w bankach to tylko niektóre z licznych sposobów omijania przez alimenciarzy przepisów prawnych. W gminie Police mamy około 400 dłużników. Z każdym rokiem ich liczba rośnie. Istnieją trzy grupy dłużników alimentacyjnych. Pierwsza to osoby spłacające regularnie, druga, czyli ci płacący sporadycznie oraz ostatnia nie płacący wcale. I z roku na rok ściągalność należności od dłużników stopniowo się zwiększa. I tak dla porównania w 2010 roku od dłużników wyegzekwowaliśmy około 320 tysięcy, a rok 2013 zamknął się już w kwocie około 420 tysięcy. W bazie Krajowego Rejestru Długów znajduje się ponad 7700 osób mających ponad 200 milionów złotych zaległości wobec dzieci. Przeciętne zobowiązanie wynosi 27 tysięcy złotych. Sama obecność w bazie dłużników alimentacyjnych sprawia, że informacje o takiej osobie są powszechnie dostępne. To pomaga skłonić alimenciarzy do spłaty długów. 1 października rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinny jak najszybciej złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Aby zachować ciągłość przyznanych świadczeń, wniosek należy złożyć najdalej do 31 października. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika i udokumentować swoje dochody bieżące i za rok bazowy, to jest 2013. Świadczenia z funduszu przysługują do pełnoletności. Jeżeli ktoś się uczy, to do 25 roku życia, a osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bezterminowo mogą pobierać. Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Siedleckiej 2A na parterze w pokoju numer 10. 10 października obchodzimy Dzień Drzewa. To dobra okazja, by najmłodszych uczyć ekologii i poszanowania dla przyrody. Jak ważna jest przyroda dla każdego pojedynczego człowieka, całych społeczeństw czy państw, nikogo nie trzeba przekonywać. W przedszkolu leśnym przy ulicy Wróblewskiego w Policach już w środę 8 października dzieci uczestniczyły w ważnym wydarzeniu związanym z Dniem Drzewa, które obchodzimy zgodnie z kalendarzem 10 października.
W asyście wychowawczyń i przedstawiciela Nadleśnictwa Trzebież odbyło się sadzenie drzewek, grabu i sosny wejmutki. Przez takie działania, które podejmujemy, zawsze świętujemy, co roku świętujemy Święto Drzewa 10 października. W tym roku podjęliśmy także współpracę, bierzemy udział w takiej akcji zorganizowanej przez Klub Gaja. Polega ona na sadzeniu drzewek. Nasze przedszkole w tej akcji bierze udział. Myślę, że przede wszystkim przez takie zachowania uczymy dzieci, że człowiek jest nieodłączną częścią przyrody i należy ją szanować niezależnie od tego, od wieku i dorośli, i dzieci. Mamy taki obowiązek. Do przedszkola leśnego przyjechało 12 dzieci z zaprzyjaźnionej placówki w Penkun w Niemczech. Jedna z wychowawczyń, Alicja Gendera, jest Polką pracującą od 5 lat w placówce w Penkun. Prowadzi zajęcia z języka polskiego, w których chętnie uczestniczą niemieckie maluchy. W ciągu 2 lat już 5 razy dzieci z obu placówek odwiedzały się wzajemnie. Współpraca przynosi korzyści obu stronom. Przede wszystkim bliższe poznanie się, poznanie własnej kultury, która może nie jest aż bardzo tak odrębna, bo jednak żyjemy w Europie, ale mimo wszystko jest inna mentalność, a przede wszystkim dzieci. Dzieci lgną do siebie, bawią się razem, dzieci nie znają żadnych granic, że tak powiem. My zresztą w przedszkolu mamy też dużo polskich dzieci, które również przybliżają niemieckim dzieciom polską kulturę, polski język. Edukacja ekologiczna jest realizowana w polickiej placówce już od lat. Dzieci poznają przyrodę, chodzą na wycieczki do lasu, opiekują się zwierzętami, dowiadują się, jak nie należy zachowywać się w lesie. W Lasach Państwowych Nadleśnictwa Trzebież przede wszystkim spotykamy się z zaśmieceniami. Jest to plaga w naszych lasach, w szczególności przy aglomeracjach miejskich, w pobliżu aglomeracji miejskich. Są w szkodnictwie, jeszcze można wyróżnić kradzieże drewna, niszczenie drzew, podpalanie. Po sadzeniu drzewek dzieci brały udział we wspólnych zabawach połączonych z konkursami. Wykonywały prace plastyczne związane z przyrodą. Powstały drzewa wykonane z kolorowych pasków, pogniecionych papierów czy malowane farbami. Wspólna praca sprawiła dzieciom wielką frajdę i zbliżyła je do siebie. Niemieckie przedszkolaki zabrały ze sobą 3 drzewka podarowane przez Nadleśnictwo Trzebież. Lipę, dąb i jarząb. Zespół Balbiny z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zdobył 1. miejsce podczas 12 spotkań artystycznych seniorów. Zespół działa od ponad 50 lat. Obecnie prowadzi go Dariusz Skrobania. Balbiny pokonały 14 zespołów muzycznych, jednego solisty i gawędziarki. Festiwal odbył się 27 września w Międzyzdrojach. Policki zespół folklorystyczny, w skład którego wchodzi ponad 15 żywiołowych pań, cieszy swoim entuzjazmem i zacięciem artystycznym. Seniorki z niezwykłą energią i zaangażowaniem realizują swoje pasje, co jak widać przynosi wspaniałe rezultaty. Zaledwie 10% przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na własną działalność, przetrwa na rynku. Starając się o dotację, nie wystarczy tylko pomysł. Tu chodzi o coś więcej, o postawę, którą trzeba w sobie wyrobić i umiejętnie pielęgnować. Własna firma i pieniądze w obrocie to marzenie wielu osób, ale nawet najlepsze pomysły mogą spalić na panewce, jeśli nie będą dobrze podbudowane. Stowarzyszenie Szersza Perspektywa podczas 2-dniowych warsztatów podzieliło się wiedzą na temat udanego biznesu. Dzisiaj odbywają się warsztaty, gdzie osoby jeszcze nie przyszłe przedsiębiorcze, a już bezrobotne, dowiedzą się, co ich jest mocną stroną, a co słabą, jakie mają zasoby, bo nie ma nic gorszego jak otwieranie firmy w kierunku, który ich nie interesuje, tylko dlatego, że ktoś im powiedział, że tak warto wyjść. To samo jak ze studiami, iść na studia nie dlatego, że mnie to interesuje, tylko dlatego, że kolega, koleżanka idzie, bo będzie fajna impreza i tak dalej. Cała tajemnica sukcesu według recepty specjalistów polega na kumulacji pozytywnej energii. Później wystarczy przeładować ją na przedsiębiorczą postawę i z taką bronią zaatakować biznes. Cel na dzisiaj to jest pokazanie tym ludziom, że nie da się zrobić wszystkiego natychmiast, że nie można oczekiwać wielkich, spektakularnych sukcesów już. Chodzi o to, żebyśmy zbudowali sobie wszystko, nasz biznes, nasz pomysł na życie, żebyśmy osiągnęli nasze cele zgodnie z tym, jak sobie to wypracujemy. Narzędziem ku temu była licencjonowana gra Cashflow. Dzięki tej symulacji uczestnicy warsztatów zapoznali się z prawami rynku w jego najbardziej ekstremalnych odsłonach. Forma zabawy ułatwiła przyswajanie wiedzy i naładowała wszystkich energią. Warsztaty, choć krótkie, dały sporo nadziei. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest
cel. Mi się wydawało, że biznes to jest tak, ja tam otwieram sobie i prowadzę, jest fajnie, nie? Ale to nie, nie tędy droga. Trzeba myśleć o wszystkim. O sobie, o ludziach, którzy mnie otaczają, o kontrahentach, zdobywanie ich. A ja myślałam, że każdy przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, chcę z tobą pracować, a to nie tak. Warsztaty zostały przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Wzięły w nich udział osoby, które otrzymały lub starają się o dotacje na założenie własnej działalności. 10 października na cmentarzu komunalnym przy ulicy Tanowskiej w Policach pożegnano Ewę Dąbrowską. Założycielka galerii Obok przy Miejskim Ośrodku Kultury przegrała walkę z chorobą nowotworową. Ewa Dąbrowska znana była ze swojej prężnej działalności. Malowała, ale też integrowała środowiska artystyczne. Była organizatorką wielu plenerów i wystaw o charakterze międzynarodowym. Od 2009 roku prezeska Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia NES Art z siedzibą w pałacu w Karsznie. To z jej inicjatywy do Polski przyjeżdżali artyści z różnych stron świata. Zawiązywały się przyjaźnie. Do końca była aktywna, wrażliwa i pełna pasji. Zmarła w niedzielę, 5 października. A ja się z Państwem żegnam, zapraszam za tydzień. Do widzenia.